Najlepszą drużyną minionego roku Kapituła wybrała zespół, który z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki i jest bardzo dobrze zarządzany. Warto dodać, że w całym 2019 roku ta drużyna przegrała tylko dwa oficjalne mecze. Jeden w lidze, drugi w pucharze, kiedy to grali z Niemcy. Na jesieni w rozgrywkach ligowych byli niepokonani. Wygrali 12 meczów i dołożyli 3 remisy. Drużyna jest obecnie liderem Ligi Okręgowej w grupie Ciechanów Ostrołęka i zmierza po trzeci awans z rzędu, co nigdy w historii ostrołęckiej piłki nie miało miejsca. Trzon zespołu stanowią doświadczeni zawodnicy, czyli Piotr Strzeżysz, Mariusz Marczak, Mateusz Pełtak, Przemysław Olesiński, Wojciech Skorupka czy Kamil Jastrzębski. Mowa o drużynie MZKS Narew 1962 Ostrołęka. Dziękujemy bardzo, ale jako, że to jest nagroda dla drużyny roku, myślę, że tutaj prosimy o wypowiedź trenera. Nie spodziewałem się, że będę musiał mówić, ale przede wszystkim dziękuję za to, że ponownie zostałem dobrze przyjęty w Ostrołęce po moim pierwszym pobycie w roku 2014-15. Miasto sprzyja. Ciągły rozwój, który też jest i organizacyjny, i sportowy. Też tak jak tutaj było mocno podkreślane, że chwała tym chłopakom starszym, którzy powracali z powrotem do Ostrołęki i chcą grać dla tego miasta. Przy nich mogą się rozwijać młodzi. Też teraz i Akademia do tego wszystkiego doszła. Także tutaj bardzo dziękuję za udostępnienie takich warunków pracy dla Mosiru, dla miasta i przede wszystkim wkładu dla drużyny i dla całego zarządu. Dziękuję bardzo.